Dzień dobry, cześć, siemaneczko, z tej strony Wilku i Sztyks, czyli wasz niezawodny duet, który potrafi spieprzyć nawet najprostszą misję, w tym LEGO Indiana Jonesie. Rozpoczynamy, słuchajcie, nie skomentuję tego żałosnego zarzutu. Zaczynamy, słuchajcie, pierwszy rozdział Shanghai Showdown. To nie mamy tłumaczenia, to pewnie jest szanghajskie Saigonki, coś takiego. Tak, można dograć kilka wersji. Tak, tak, będzie na pisach. To słuchajcie, jest pierwszy rozdział drugiej części Indiana Jonesa. Czyli świątynia. Będzie się działo. Świątynia Zagłady oczywiście. Także słuchajcie, rozpoczynamy to. Mam nadzieję, że będzie wam się to dobrze oglądało. Kończę gadać. Zaczynamy tę wspaniałą historię. Patrzy na Sztyksa. O, gong. Obudziliśmy się. Cóż to jest za dziewczyna? To dobry start. Dobry start. Skąd ona wyszła? Z jakiejś macicy? Właśnie tak to, no? No. Nie, to tak. A widziałeś takie zdjęcie, takie zjeżdżalnie, co wjeżdżasz z dupy na przykład. Wiecie, jak są takie zjeżdżalnie rura. Można przejechać. Ale nie, dobra, lepiej nie kontynuujmy tego. Nie, fekalne żarty zawsze dobrze się sprzedają, że tak powiem. No. Tak, jesteśmy w Chinach, kurde, 35 rok. Pierdolony rasista. Chciałbyś kiedyś pojechać do Chin? Pan Janusz Korwin. Ja bym chciał do Tajlandii, tam ponoć tanie prostytutki są ładne. Tak. Dobrze, że to odcinek obejrzy 100 osób. Kurde, za szybko powiedziałem, to jeszcze na tym oglądam. No nie, spokojnie. Nie są tanie. I o co tu chodzi? O co tu chodzi, moi drodzy? Indiana Jones został oszukany. Dlaczego jestem Chinką? I został oszukany, nie dość, że go upili, albo pobili. Nie mam pojęcia, co mu się stało. Shanghuika? Tak, na pewno. Nie wiesz, że go upili i on nie potrafi chodzić. Nie umiesz chodzić? No, czemu nie umiesz chodzić? Patrz, jak on dziwnie chodzi. Bo jesteś zatruty. No wiem, no właśnie. Albo głupi. No zatruje go jakąś chińską wódką. Ale ja chciałem powiedzieć właśnie o tym, że on chciał wymienić statuetkę jakąś za diament, a ten koleś go oszukał. A diament tu stoi, ja bym wziął diament. No, to weź. Nie, dobra, poróbmy. Coś takiego było. Ja tam nie pamiętam tego filmu. Nie oglądałem go nigdy, więc możemy podpowiadać na komentarze, ja mam włączonego tableta, prawda? Może... W sumie, no, bo było parę fajnych, naprawdę. Dobry pomysł, no. Możemy, ja mega lubię do tych komentarzy nawiązywać i... Było naprawdę fajne. Prosiliśmy was o to, że... Prosiliśmy was, no w sumie was, tylko drogi ładne prosiliśmy, generalnie. Tak, żeby się zgłaszały. No tam kilka ładnych było, no. No i widzieliśmy na profilowych, no. Tak jest, spoko. Że było naprawdę nieźle. Ale z tym cyckiem to żartowałem, nie wiem, się od razu. Ale fajnie, cieszę się i dziękuję bardzo. Więc tak. Polecamy jeszcze raz. Nie, naprawdę, paroma... Balony! To było a propos tego, jak to się nazywa? Tak, żeby cycku nie pokazać. Snapchata, no. Tak. No, to ten. To ja bym chciał pozdrowić Tom. Oliwie, dzięki. No, też pozdrawiam. Że to pisała do Sztyksa, no, wiecie, ja jestem pokazałem, tutaj. Ale bo napisałeś w ogóle. No, ale... spoko. Napisała? Tak, napisała. Kurde. Co? Jajca. Zazdrościsz, co nie? Ja bym sobie zazdrościł, Dobra, co my tam? Kurde. Super, mam diamenta. Beyond diamenta. You need blue to cure him. A, chodź, ja cię cure him. No, dawaj. To nie był diament, to jest... Nie, co to jest? Nie wiem. Coś niebieskiego. Nie masz mi w tym rzucić. Co za idiota. Sztyksu dajecie, w tym momencie po prostu te gorące komentarze chyba w głowie, to go zamroczyło, nie? Właśnie, wiecie, penisów nie musieliście, ale... Dziękuję, doceniam, Damian. Cieszę się, że ci się podoba, ale wiesz, no jednak nie. Innym razem. Kurde, co tu zrobić? Powiedz mi, ani tu penisa gadasz, no. Scream Fear! Dobra. A, bo ty masz krzyczeć i te, masz stoły na pewno. Ja mam Nie stoły nie są szklane. Czy ona ma migrenę? Ja pierdzielę. Cicho, dobra, już musisz wiem. Na pewno rozwalać. Andrzej, o, tu masz, tu z prawej masz szklane coś. Andrzej. Już wiem. Już wiesz? Nie. Tutaj masz ten. Patrz tu. Jakieś szklane rzeczy. Łap. No, w sumie. No ej. Nie. Ale my tam musimy czegoś dostać, wiesz? No kurde, jebana. Nie, ale wracając do komentarzy, naprawdę dzięki. No, szybciej krew zaczęła mi po prostu pulsować, jak sobie czytałem. W niektórych miejscach, nie? Tak. Nie, dobra, pewnie ja też coś muszę zrobić, też jestem pijany. O! 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 Wreszcie! Wreszcie na to wpadliśmy, czyli jednak trzeba dać. No ja nic nie zrobię, ej, serio, on nie może nawet z tego. No nie może podskoczyć. Dobra, no bo ja cię muszę cure him, nie? No. Dobra, ja cię cure him. Czuję się jak takie warzywo.
Pozdrawiamy Pawła. Tak, no. To no, samo mi się cisnęło. No. I tak mówię, Paweł, ty też tam nie przesyłaj zbyt wiele, bo... Nie wiem, klata fajna. Widzieliśmy twoją twarz, to wystarczy. No, klata fajna generalnie. Kadoryfer taki sobie, mógłbyś pomalować. Ale jeszcze to tak, wiesz. Napisałem kiedyś na fanpage'u, wrzuciłem zdjęcie swojego kaloryfera i napisałem, czy mi ktoś pomaluje za 10 zł. Napisałem, że za dwie dychy pomalują. Propozycja za dwie dychy? Jak coś, ale moi drodzy widzowie, to propozycja jest aktualna. Ja mogę podać adres, proszę przyjechać. Mój kaloryfer to można dotykać i za darmo. Wygląda, nie, ten kaloryfer. Za darmo można dotykać i dotykać kaloryfer. Polecam. Boże. Dotknij, takie, zrób taki muzeum Sztyksa, dotknij mi kaloryfer, największa atrakcja, nie? Taki bilet premium, 2 zł dopłacasz. No. Generalnie pisali, że jesteś seksowny, Wilku. Nie wiem, jak widzieli, ale... No właśnie, nie wiem, po pijaku, ale musisz powiem, być pijany. Powiem ci, że ta twoja brudka to nawet całkiem spoko. Taka trochę kozias. Słyszycie, jak się odsyłam? Nie, no ja cytuję, a co ty chcesz? Aha, a kto tam napisał? To może nie widziałem, bo ja to czytałem wcześniej, kurczę, ty Kasia Prymańska. Przed chwilą. Wejdź, możesz tu wejść? Tu Kasia odezwa się do ciebie. No nie mogę, no jeszcze jeden musisz. Zostawię AGG. Może od razu ten, na profil, link do profilu na Grononet, albo na Ircy. Grononet było w naszej klasie. Ja nie wiem. Nie. No, było. Jeszcze przed naszą klasą. Wow. A to już ci nie dają tutaj. Jeszcze jeden diamant. Aha, a to nie wyleci kolejny już? Nie wleci. No tutaj jest pewnie, nie? Tu? Trzeba pociągnąć. Sorry, co? Rozłączyło mnie, przepraszam. Ja cię rozłączyłem. A to jest krzykiem rozmawiać. Emocje. Krzykiem. Panie, krzykiem. A, faktycznie, masz rację. To był krzykiem, czy poszczelałeś? To była migrena. Okej. Tak naprawdę to nie jest antidotum, to są kolejne części miecza. Tak naprawdę to była Viagra w płynie. Tak. Po niebieska. A właśnie, kurde, mogliśmy sobie zrobić ten... Co mogliśmy zrobić? Kamikadze, jak byliśmy teraz u mnie. Świetny ten odcinek. No, masz do gadania, czyli ludzie lubią, jak się gada o takich rzeczach. W sumie. Niezwiązanych z grą. A ja nie piłem chyba nigdy kamikadze. No. Ja też takie prawdziwego to też nie piłem, ale... No zabiją. Dobra, znaczy, chodź tu. Zabiją mnie. Po co chodź tu? No idę, tylko tam nie wejdę. A nie, już wejdę, sorry. Jesteś zdrowy. Wiem, gipki. Już jestem zdrowy, kurde, nie założyłem. Potencja 100%. Zdrowy, gipki, lubi... Dziwki. Śliwki. No, tak, to miałem na myśli. Ślipki. Ślipki? No, lubię twoje ślepka. I teraz takie dźwięki... O, jest. Tak. Ty no wiesz. W poprzednim odcinku byliśmy... Czy to w tym odcinku? Nie, to w tym odcinku. Nie wiem, co robiłeś. Ale jesteśmy w Chinach. W Chinach na przykład się je mózgi małpy, wiesz o tym? To sobie nic nie grozi. Albo właśnie grozi. Nie, kurde, co tu? No się... Nie ma. Jak chciałem. Nie dla psa kiełbasa. No szczelni w to rzuć, no. No rzucam, nie? Brawo. Nie krzycz na mnie. Byś... Ojej. Psuję. Mader! Nie upadaj! Ty nie spadłeś! Ty nie spadłeś! Spadł. Dobra, jeszcze raz musimy zostawić. Impetraktor, czy jak to? Impregnator. Ej, no! To zostało mi! Jesteś tępy. To trzeba wskoczyć, serio! No! A to jest głupie, czemu? Ta gra nie łamie praw logiki. Właśnie łamie. Jakieś kurtyzany chińskie biegają. Sam jesteś kurtyzana, nie obrażaj dziwek. No to po prostu nie biegają. No bo robią... A po co w GTA murzyny chodzą, co? W więzieniu powinni siedzieć. No i co to? No i co to jest? Jakiś tarsy delitarny, co? Co mogę chwycić? Wow. Ja nie mogę nawet go uderzyć. Co ja mam z tym? What the fuck, co tu się dzieje? Ja mam pomysł. What the fuck, co to jest? Nie wiem. Czemu ci się przepycha? Czekaj, wiem. Trzeba trafić, żeby on się sam zabił. A, faktoza. Faktoza, chyba nie. Uś, no tak. Serio? Jezu, ta gra jest głupia. No chyba nie. No tak, na pewno. Nie widzisz, że się poćwierdza? Wiem, widzę. No co za Amadeusz, no to kurde nie wiem, no. Denerwuje mnie za już powoli. Gadaj mi o komentarzach może dalej, co? No nie wiem. Ja już nie widzę, weź tablety. Ten od Jurki też był spoko. A
Nie widziałem go. Nie widziałeś? A co tam napisała? Pisała, że oglądała kiedyś u ciebie serię i wolała, jak miałeś dłuższe włosy. No, sobie. Wiedziała, że z grzywką wyglądasz wiele. Wypadają, sorry. No, nie mogę mieć niestety. Grzywki. Nie te lata. Jedna się mam, ale przylizaną na bok. Powiedziała, że wyglądasz jak Richard Gere w tej grzywce. Nie i wiem, oglądała Pretty Woman i wyglądałaś tak seksownie. Aha, to ten tam. No. Ale nie jesteś mnie, żeby dziwkę na tydzień wynająć. Dlatego? Nie oglądaj tego. Bo to jest Pretty Woman, nie? Tak? A, no wynajmę sobie prostytutkę i zrobię sobie z jej dziewczyny. No serio. Kurde. No chodź tu, on do ciebie strzela, Bel. What the fuck? Co to? I myśmy mieli wiedzieć, że to... A co nagle zmienił? Okno, tak? Mówiłem. Ja nie wiedziałem, co zrobiłem. Kurwa, skąd myśmy mieli to wiedzieć? Jest short run, ty śmieszny koleś. Ja pierdzielę. Jaki bez... Czy ja bym to miesiąc rozkminiał, o co biega? O Boże, no ja tego nie chciałem zrobić, chcę do niego rzucić. O Boże, nie. Ja już tych chcę tej dziwki. Nie. Obawiam się, że dla niektórych z nas to jest wyjście. Julka, co? Nie. Odnośnie czego? Nie. Skąd ja będę miał tyle pieniędzy? Panie, to drogie rzeczy. Z YouTube'a, no. Nie wiem. Serię z niedźwiedziem. 200 za godzinę? Weź tu cepoli, 24? To już jest dużo. Kurde, w sumie. No. Są drogie rzeczy. Ale zobaczcie, jak te odcinki są edukacyjne. Ja nie znam cennika, żeby nie było... Ja nie wiem, czy to, co ty mówisz, się zgadza. Jak ktoś wie, to piszcie. No ja też mówię tak na oko. Nie? To seria jest po prostu tak żenująca, że ja... No dobra, no. Spadaj, tak? To już nie przyjdę. Cześć, to coś trzeba wykopać. Co to jest? Patrz, ja Masz łopatę? Macham. Łopatę? No machasz, bo on cię odmachuje, no. I już myśli, że jest twoim kolegą, zaraz a nie jest. Tam, zaraz tu. Dobra, chodź tu. Ciągnij. A nie, to ty musisz do góry, Bambrze. Jak ja mam linę? Tutaj masz linę. I masz pociągnąć. Faktycznie. A no. Szalone. Szalone to było, pamiętam, jak pierwsze odcinki nagrywałem, to było moje ulubione słowo. Zdecydowanie. No i co ja mam? Aha. Masz iść potem bidet tam. Jezu, serio, będziemy tutaj to ja to. Co to kuźwa jest? To jest control panel. No. Jeszcze drugi będzie, o Boże. No dobra. Małymi kroczkami. Mały gnojek, on potrafi się tu... Bo chwila, bo to jest takie coś jest do przyciskania się. A, to tak. No, kurde, to już w tym Lego to było. Panie, szybko to wyślij. Jedno z pierwszych Lego mechanika została do osobnej śmierci, nie? Będą tak ją eksploatować, aż stwierdzą, że wchodzenie w ściany jest bez sensu. To kuźwa, idź, gałganie. To jest chick-chock? Nie, to nie jest chick-chock. To jest short. Short round. Krótka runda. Okej. Okay. To już wiemy, że jego mama nie była. No właśnie, tak to brzmi, jak nazwa usługi, nie? Czekam, a dobra, nie to wyniszczył. Ale co taką? A sobie skoczę z bidetem. Zostałeś poczęty podczas... Short run. Tak więc, twoje imię. Kurde, powiedziałbym żarna, ale go spalę, więc... Dawaj. Nie, może lepiej nie. Dawaj. Dzisiaj koleś w pracy opowiada 10 minut żart. Tak? I był słaby. Zawiedliście się bardzo. Aż zamknął drzwi od pokoju, żeby nie słyszał. Dobrze, to chwila, ułożę sobie ten żart w głowie i zaraz go opowiem, dobrze? To przejmij rolę komentatora głównego. Dobra. I tak nikt tu mądrze nie komentuje, ale dawajmy chociaż. Mam jeszcze jeden komentarz od Basi. Tak? Tak. Jakiej Basi? Nie wiem, ale manikłata. A. To jak sałata. No. Albo szczerbata. Ale ładna. Ładna. Wcale nie wygląda jak krowa. Nie, no nie wiem, nie widziałem szczerze. To mu się po odcinku odświeżył. Ja, no patrz, ja tyle razy mówiłem na ten temat gdzieś tam swojego odcinka, że I u ciebie nigdy nie opisuje, jest samotny i te sprawy, nikt nie napisał tutaj, proszę państwa, Lego i od razu, kurde, 4 snapy, 5 pod komentarze, 3 gadu-gadu i w ogóle można... Gadu-gadu. można tutaj rozmawiać. Jest to może twoja babcia do ciebie napisała, nie? To kurde, jest takie star rzeczy do sobie. Moja babcia nie ma gadu-gadu, już nie używa. Ale zapierdziela, jak się kurzy. Może wykorzystaj ten klucz, a nie skacz taki debil. W sumie, ja mam klucz. Ty masz klucz. Nie wiem, ja myślałem tym żartem. Jezus. Ty właśnie spocisz, nie? My tu przejdziemy misję. Ej, dobra, musimy dojść do jakiegoś momentu, gdzie można ewentualnie się zatrzymać. Ty nie masz prawa jazdy, gówniarz. Tak to nie? Co muszę zrobić? Tak to... Jest, zgadłem.
Kurde, ja dzisiaj, wyłaź, ja dzisiaj po prostu przechodzę sam siebie. Ej, rozjeżdż! Ty sam się nie przechodź, tylko przejdź tę grę. Dobra, cicho tam. Ty musisz tu wskoczyć. Nie będziesz mi rozjeżdżał. Ej, no. Ale sobie tu wskoczyć. Czemu on mi rozjeżdża? Jaki co za gnojek? Ej, patrz tego! Ale agresywny, ja pierdolę. Co jest? No kurde, ej, panie! No, rozwaliłem się! To ten sieć mnie rozjechał! Jaki kurde! No za to, że obrażałeś mi matkę. Jaki mam baryła, no co to ma być? Boże. No serio, to jest oszustwo. No kurde, to zabij ich, a nie mnie! Ej, ale oni są mocni. Kurde, weź ich ten. Nie. Ja idę budować. Ja się tam ciśnij, no. Ja się idę schować. No, no nie! No nie! Co za mistrz. On cię chyba nie lubi, wiesz? Może on jest po przeciwnej stronie. A teraz ja nim jestem. No. Shardrat. No idź tam, krótką rundką. O kurde, co za... To było śmieszne. Jedyne w tym odcinku. Kurde, i serio? Nieprawda. Wszedłem tu po to? Tak, tylko po to. Nie. A nie, jednak nie. Panie, tu nie wszedłem. Ostatnie chwile myślę nad tym żartem, jeszcze nie mogę się zdecydować. Czy opowiedzieć, czy nie? Nie, dobra, zróbmy tak. Będzie, jak będzie 20 komentarzy, Wilko powiedz żart, to powiem w kolejnym odcinku. Kurde, nigdy nie usłyszymy. No, szkoda. Nie, no dobra, powiem. Zaraz sobie to poukładam w głowie. Nie, bo ja jestem mistrzem spalania żartu, naprawdę. Nie, nie potrafię. To jest moja największa Hitler indolencja. Też był w pewnych rzeczach mistrz. Kto? Hitler, aha. Ja chyba muszę gdzieś podnieść mistrz. Ale nie żartów. No, podnieś. A też spaleniem, nie? No, ale tu musisz tak, podejść. On był najlepszym drifterem w całej Niemczech. Palił gumę. Gumę, no. No bo potrzebne. Chyba nie. No okay. Bo pewnie to nie tu, pewnie ale... Pewnie tu będzie potrzebne. Pewnie tu. Ej, a tu? Gdzie? Jest. What the fuck? Co ty zrobił, master? Żyć miał pewnie. Nie. Nie podnieś, nie podnieś. Blondy na zostawaj na kurwa. Znasz na pewno ten żart. Ja nie wiem. Widzowie, wy też znacie żart. Ja nie znam. Znacie się dobrze na żartach. Dalej, no. No podnieś dalej, no. Się, no. No już idę. No dalej, no. No dalej idę. No Adi, no. Kurde. Trzymaj się. No, trzymam się. Gdzie? Ja, nie ma czasu na wyjaśnienie. Kur... Dobra, znowu nie chciał podskoczyć. A tu nic nie ma. Jak to nie ma? A nie, jest to. Dobra. Yes! Wow! I mamy kamerę. Kameraman. Rzuć mi tutaj, ja wezmę. What? Aha, o Jezu, widzisz tego? Ty weź podejść pode mnie. Tak. Możesz skoczyć przecież. No, brawo. Nie trafiłem. Dobra, idziemy. A żart nie wiem, dokąd? Kiedy? Żart się przygotowuje. Loading 70% aktualnie. Production. Jestem czasem w lampę, jestem mądry. To dzisiaj się chyba skończy, zanim ja ten żart opowiem. Taki jest mój plan nawet. Nie wiem, czy wiecie. Wjechałem w samolot. Pewnie coś popsułem. Ale jadę. Wow, lecimy! Tu pole, wow, szalona, uważaj, bo teraz ona prowadzi sama. Nie, no dobra, skakuj, tam trzeba cię podrzucić. No, żeś trafił. No nice. Weź ty. No weź nie. No jak mam nie jeździ? No, poczekaj. Cierpliwości, cierpliwości. Co ja mam zrobić? Nie wiem. Aha, no, dobra. Nie pociągnąć. Aaaa, takie buty. O kurde. No czekaj, że jesteś inteligentny, no. Już idę, już idę. Nie! Nie! Dobra. Dobra, wow! I polecieli! I bez żartu. To pewnie nie jest koniec. Nie, raczej nie. I się zdenerwował pan Lao Che. Myślę, że Lao Che. No mu zabiliśmy syna ognia, ale to nie istotne. Myśmy mu syna zabili? No. Dlaczego? W odwecie, ale takich rzeczy nie mogą pokazać przecież w grze. Dla dzieci i co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego tu jakiś koleś prowadzi? No właśnie. A nie ja? Kim on jest? Kimkolwiek. Taka bajucha była. Nie widziałeś? Widziałem, grę. Nie z ładu patrzę. Nie odpowiem na takie pytanie. Nie możesz, no. No nie mogę. A byś odpowiedział. To jest tylko bajka. Tak. To jest tylko bajka. To wiadomo, że bajka, tak. Ale nie zło. Pontonem, jakie szalone to było. A żartuj mi sobie w szubie. No jak to nie? No dobra, no. Dawaj, bo jeszcze mam... Jak nazywa się budynek, w którym mieszkają wieże?
Nie, lepszy żart, wiem, ale tak bym mówiłem. Zostawię sobie go na kolejny odcinek, oczywiście żadnych tam 20 komentarzy. Nie musi być z prośbą, bo żart nie jest tego godzien. Nie zostaliśmy prawdziwymi... Sam natrzepię ty tam natrzepiesz sobie nowo pod tym odcinkiem, ale o tym może nie rozmawiajmy. Kasia w każdym razie... mnie, wiesz, proponowała takie rzeczy. Tak? Kto ci proponował? Kasia. Kasia. Cichopek? To jest z tego. Ja tam nie wiem, jak miłość. Nie mam nazwiska na Instagramie. Dobra, ale zobaczmy sobie, jak ta historia się będzie tutaj kończyć. Czy kończyć? Romantyczny spływ do rzeki. Fantastyczne. Albinosi. Tak, i dopłynęliśmy do jakiejś wioski. No kurde, ale baraki. Baraki Obama. Przypomina mi pewną wioskę. Którą wioskę? Taką pod Poznaniem, małe rzeczy. Te cwarze? Ja nie, w drugą stronę. W drugą stronę? To Komorniki? Trochę tam. Trochę w prawo. Puszczykowo? Trochę za mocno w prawo chyba. Łosina? No, dokładnie. To była Łosina. O, dokładnie. Ja, takie nasze, tej gadki, nie słuchajcie. Tam też są słonie, prawda? Arkady Fiddler, Puszczykowo, to słonie. Największa hodowla słoni. No cóż. Odpaliłem prawdopodobnie kolejny poziom, którego być nie miało w tym odcinku, ale dziękuję wam. Nie wiem. Odpaliłeś. Kontynuuj historię. Ale zobaczyliście wspaniałe wprowadzenie do tego poziomu. Dziękuję wam bardzo za uwagę i przepraszamy za te głupie gadanie. I co? Będziemy musieli nabić te komentarze chyba, żeby nie było, że oszukujemy. No ja napiszę jako Kasia. Dobra, ja napiszę jako Julka i... Basia tam była. Basia też, tak. Akałata. Akałata. Mała szmata. Szakalaka, łaka. Nie, no dobra, bez takich rzeczy. W każdym razie, dzięki wielkie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się dobrze słuchało naszych głupot. I zapraszam na kolejne odcinki, prawda? Tak. Tak. Do jakieś 3 do 4 tygodni. To się okaże. No, także do zobaczenia, do usłyszenia, cześć. Na razie.